Ziomeczko, z tej strony Dublaze i dzisiaj zapraszam was do mojej nowej serii z FIFA 15. Ta seria będzie polegać na tym, że zaczynamy z brązowym składem, tak jak widzieliście tam. Będziemy grać w byle jakiej dywizji. W tym związku będziemy grać, jeśli mi się loaduje, w szóstej dywizji. Niestety jak to FIFA, będzie się loadować w cholerę czasu. Ale dobra, to nam zostawia czas, żeby po prostu wam opowiedzieć, o co chodzi. No to po prostu gramy mecz, mamy brązową drużynę. Najlepszy zawodnik, który wystąpi po prostu w tym meczu, będzie dostawał kartę upgrade'ującą mu jakiś tam jego stat, czyli jakoś strzał albo coś takiego w moim wywodzie. Potem najgorszy zawodnik zostaje zmieniony na jakiegoś złotego zawodnika, skomentowane przez was. Ja w transfer pile'u mam dla was parę zawodników takich headstartowych, o których byście mogli skomentować pod spodem, ale nie musicie, bo macie też inne do wyboru, jakie chcecie, bo musicie być zawsze w moim budżecie. Mój budżet na razie nie jest taki dobry, bo mam jakiegoś tysiaka, będę miał po tym meczu z tysiaka, więc to nie jest taki dobry balans, ale jak chcecie coś w tym budżecie zakupić, to proszę komentujcie pod spodem. Ojeju, co to było? To proszę skomentować pod spodem, po prostu wiecie, jakich zawodników mam zakupić i włożyć do składu. Oczywiście zawodnik musi być w danej pozycji zawodnika z najgorszym overallem, znaczy nie overallem, tylko wiecie o co chodzi, 6-2 na przykład, albo coś takiego na pod koniec meczu coś pokazuje. To właśnie o to chodzi. To proszę komentujcie jakiegoś tam zawodnika, który będzie w moim budżecie około 1000. I po prostu jak będzie więcej niż parę komentarzy, no to komentarz z najwięcej osiągniętymi lajkami po prostu zostanie wygłosowany, a jak nie, no to pierwszy albo tam komentarz wybiorę. No i tak będzie, po prostu tak będziemy grać i powinno być fajnie, powinna być fajna seria. No i po prostu na tyle, bo dalej to już nic nie mogę powiedzieć. Oprócz komentowania nad meczem. No to komentujemy! Mam za dużo, bym nie miał komentowania, gdybym stracił bramkę. Ostatnim, ja to już drugi raz nagrywam. Powiem wam tylko jedno. Bo pierwszy raz to nagrałem, to mi się jakieś audio skoroptowało, czyli nie mam, po prostu się ladziło strasznie i po prostu nie wiem, co się w ogóle stało. Teraz gość będzie klikował, inne takie po prostu się próbował. Wiecie o co chodzi? Próbował mnie ośmieszyć i jego drużynę, to nawet nie zauważyłem, jaką ma drużynę, więc nie wiem, z kim gram. Tak się zacząłem gadać, że po prostu nie wiem, z kim gram. O, tak to powiedzmy. Więc nie wiem, z kim gram, jest trudno. Ktoś do mnie próbuje dzwonić. Chodź dzwonić, proszę nie. Proszę nie dzwonić, bo dzwonienie jest złe. A jak dzwonicie, to jest jeszcze źle. I no, po prostu nie lubię, jak ludzie dzwonią na skate, jak po prostu nagrywam. Zawsze to się dzieje. Czy nie zawsze, tylko często. Albo coś, nie wiem, jak nagrywam to, albo to się wyświetla, albo tamto. I teraz mapy nie widzę przez Adrianka. Więc Soczek HD. Pozdrowienia, Adrian Soczek. Chyba chciał się tak wypromować to wszystko. Nie chciał się wypromować, ale po prostu chciałbym, żeby był na wideo. Nie wiem, czy to się na Twitchu zobaczy, ale ktoś do mnie dzwoni na Skype. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie. Ale dzwoni mi na Skype. Kurde! Adriany! Nie dzwoni mi tu! Kurde, nagrywam! I już zawsze. I teraz będą spamować. Ja o tym wiem. Ja o tym wiem. Że będą ludzie spamować. Ale i ta czy siak, kurwa im się. I strzelę gola, gola, gola. I wygram mecz. I wygram mecz. Wygram dywizję brązowym składem. La 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 la. Co mi odbija? La 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 la. Jem jedno. O, jaki strzał, ja pierdziu.
Pierwszy strzał! Nie, bramkarzy nie będziemy wykonywać wolnych. Czeka nam różnych. Jeju. Oczywiście chciałbym, żeby wam się spodobała ta seria. Dzisiaj... Ojo! Dzisiaj nie będę wycinał nic raczej, bo... Po prostu nie mam czasu, bo późno... Jest! 1-0! 1-0! Słabe Lesius, Stefan Lesius. 1-0 wygrywamy. O jak fajnie, o jak fajnie. Bruh. Długo się nie naciszyłem tą bramką. I remsujemy. God damn it. Dobra. Powiem wam jedno, nie będzie żadnych wycinek, przecinek, innych takich, bo nie mam czasu na edytowanie tego filmiku, bo po prostu uploaduję późno, jutro szkoła, od czwartku się wszystko zmieni, bo w czwartek mam weekend i spróbuję nagrać jak najwięcej wideo, żebym miał przygotowany dla was prawie codziennie, na dzień, wiecie, prawie codziennie, więc powinno być zarypiaście wtedy. Wtedy nagram jakieś 5 wideo, albo nawet więcej, bo będę miał strasznie dużo czasu na nagrywanie i spędzanie czasu z wami. Tak jakby z wami. Wcale się nie wkurzam. Wcale po mnie nie widać, że się wkurzam. Szkoda, że nie jestem roczy show, co bym rzucił krzesło. Ale ja kasy nie mam, do powiedzenia, bo co robię, 48. Więc kasy za dużo nie mam, żeby łamać krzesła. Nie. Ale dobra, przegrywamy 2-1, nie jest aż tak źle. Dobra, idziemy. Kurde, nie poszliśmy za daleko. Jak to się mówi, jabłko nie spada daleko od drzewa. Dobra się na drzewie i... No. Kto to jest? Ty kurde blondyni! Ty murzaju! Ty, czarny blondyn. Dopiero zauważyłem, że mam czarnego blondyna w składzie. A już gram chyba drugi mecz. Nie było skalonego. Czyli pana okulary sobie założ, a nie... Ju. Dobra. Ju! Czemu ci zawodnicy nie mogą po prostu strzelić i strzelić z tego gola? Ja tego nie rozumiem. Dobra. Wiecie, co teraz nadchodzi? Co ja robię ze swoim życiem? Strzelam bramki, nakładam sobie okulary. Jestem teraz doktorkiem takim. Oby te mi okulary przydały szczęście, ale zobaczcie co za dekiel. Zobaczcie co za dybli. Bum. To jest magia. Dziękuję EA Sport za bycie debilami i kurde dajecie mi taką bramkę. Zobaczcie jak ta piłka się wkręciła, jaki... On musi mieć chyba 99 curve. Ten słupek musi mieć 99 wkręty. Inaczej się kurde nie da. A te okulary nie są aż takie wygodne, więc widziałem. Ale ja, ty od teraz... Słupek jest moim graczem w drużynie. Że on jest częścią mojego naszego Ultimate Team. To jest przecież wasz Ultimate Team, nie mój. Tak to nazwiemy, wasz Ultimate Team. Ale ja! Słupek nam pomógł strzelić bramkę, ludzie. Mamy gramy w 12. Wiem, że Manchester United gra zawsze w 12. Barcelona też, jak mają tych sędzi wykupionych, kurde, za parę tysięcy, kurde, funtów za mecz. Ale ja mam słupek, który ma 99 wkręty. Po co mi Ronaldo, Timo Vier? Po co mi jakiś tam, kurde, nie wiem, sędzia o wartości 500 funtów?
Jakbym prawie strzelił trzeciego gola. Kurde. Ara. To było trochę głupie. Bo wiecie, to brązowi zawodnicy nie mają takiego loba. Mogłem tutaj mu wystawić, ale po prostu byłem za głupi i chciałem się popisać. Jak to ja. Ale dobra, remisujemy, to jest dobrze. Wyobraźcie sobie, że po prostu gram z jakimś dobrym zawodnikiem, to znaczy gram z dobrym graczem. No, nie wiem nawet jaką ma drużynę, więc nie mogę go określić. Ja wam powiem, że ma chyba dobry skład. Ma chyba dobry skład. Nie jestem pewien. Jak ma dobry skład, chyba na cały francuski, jeśli się nie mylę. Tam macie nasze statystyki. Po prostu, jeśli się nie mylę, to ja go bardzo, bardzo cisnę taką brązowym składem. A jak go cisnę, to bardzo go cisnę, bo kurde, gościu sobie nie daje chyba rady, jak remisuje ze mną 2-2. Ja nawet złotego bramkarza nie mam. Więc gościu, albo grasz, albo nie grasz. Wóz albo przewóz. Dobra, rożny. Różny chłopacy, rożny. Nie, bramkarz. Wypier papier, kurde. Dobra, i główka, Gumencja, nie ma co, ja gadam, Paweł, kurde, strzelaj, bum. Złoty, co ja gadam, jaki złoty, brązowy zawodnik. Co ja od nich oczekuję, kurde. Jestem przyzwyczajony granie swoim składem takim złotym, fajnym. A tu nagle brązowi, kurde, nawet nie umiem strzelać z 25 yardów, ale dobra. Hit. Gramy. Musimy to wygrać. Ale nie, bo to słodki bastard. I kurde, i nie da rady. Tylko do Lacazette ciągnie. Widzę. Dwie bramy strzelił i chce teraz hat-tricka. Ale żebym się pomylił. Ale błąd, kurde. I wiesz to, bramkarz. Pięknie. Nie wiem. Jak będziecie komentować zawodników, jakich mam kupić, no to oni... Po prostu zarazem proszę skomentować, jak mam te wideo robić. Jak ja tego nie strzeliłem? Ja pierdzielę, brązowi zawodnicy. Po prostu komentujcie, czy mam wycinać wideo, czy zostawić tak jak są, tak jak dzisiaj będzie niewycięte, po prostu dodane jakieś tam rzeczy, etc. pierdoły. Wiecie o co chodzi. No to po prostu skomentujcie, bo strasznie chciałbym wiedzieć, jak wam się podobają wideo. Bo nie chcę robić na przykład czegoś, którym wam się nie podoba. A jak wam się podoba, no to jest spoko, ja tam nic nie zaprzeczam. Znowu jak ten bramkarz broni, ale brązowi zawodnicy są jeszcze lepsi, bo widzicie jak oni cisną, jak ja ich cisnę, tylko że po prostu nie mogę wykończyć. Dobra. No to był strzał, tylko mówię. To był strzał. Twierdzam. Okej, nie. Nie. Bum. Jaki faul, sędzia, weź się opanuj, ty dzielcu rudy. Kurde, włosy ci się palą, a nie. Idiota. Głupi. Spalaj, kurde, do ognia. Weź się pal. Zacząłeś się palić, to się, kurde, pal. Ale go pocisnąć, nie? Co się to co? Co? Chciałem powiedzieć, co za ciota, ale dobra. Jak wyszło, to wyszło. Jak gramy, to gramy. Teraz trzeba to tylko wykończyć, te piłki, te szanse, które mam. Bo fajne szanse kreatuję. Co ty robisz? Więc strzelać, a nie się zatrzymać i kurde robić rozgrzewkę. Rozgrzewki są przed meczami, a nie w trakcie meczu. Ty kurde, patałachu głupi. Jeju. Dobra. To wystawi tu. A to wystawię tu. Z powrotem do niego. Hernani zabierze piłkę. Calaskian dostanie. Salen dostanie. Temu wystawi. Ten go zjedzie. Temu wystawi. Ten biegnie. I co to jest z tym ten. Dobra, ten dostaje piłkę. Mówię ten, no bo nie znam ich imion. Przepraszam, dzieci śmieci, ale po prostu nie znam ich imion. Okej.
Ej, kurde! Nie gramy w wrestling. Panuj się, kurde. Chrum, chrum. Kurde. Nie zaszczekaj. O, ma francuską drużynę, która zajarzyłem. Baran, ma Lacazette, ma tam Benarfe chyba. Prawdopodobnie nie będziemy strzelać. Jakiś dobry, dobra. Jakieś fajne staty, chyba ten był 73. Ha, głupi ty, żółta kartka jeszcze dostałaś. Dobra. I nie ma gola! Jakiego bola, gola! No się tak mylę. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy, bro! Dobra. Widzieliście tą piętkę? Przecież to jest brązowy zawodnik, odkąd to brązowi umiem piętki. Ja. O! Ty! Wiecie co? Mi się tą drużyną lepiej gra niż moją złotą. Jo, pierdzie, ej. Od teraz wygram tą drużyną, a nie z jakąś moją wymianą złotą za 45 tysięcy. Ludzie, ja wygrywam. O, bo to się nagrało. Jak to się nie nagra, to ja nie wiem, co robię. Oby się tylko nagrało. Ludzie, wygrywam. Wygrywam brązowy składem. To jest moc kopytek. Przecież miałem kopytka ze skwarkiem takim dobrym. Ale to jest... Nie. Dobra, ciągniesz, ciągniesz, ciągniesz. Nie, miałeś wystawić. Jeju! Te ludzie nie myślą. Wiedzą, że kurde wygrywają, no to niech trzymają tak dalej i nie strzelą. Jeszcze jedną bramę. Dobra. Ciągniesz! Nie ciągaj tak. No dobra, lepiej powiem. Trzymajcie się przy piłce! Ustracicie i widzicie, co to robicie. Jeju! Panie Janie. A wygrywaliśmy. Ja myślałem, że będą 3 punkty. Wystarczy jeden. Wystarczy tylko jeden. Jedyne, co ja proszę, to jeden punkt. Tą brązową drużyną. Choć powiem wam, że tak się zarypieście gra. Normalnie to biorę ten złoty skład, gram i tak. Wiecie, o co chodzi? Ciemno. Chyba mi się baterii podobał, ale wygrywamy. Ale brama, myślałem, że nie trafię. W ogóle myślałem, że nie trafię, ale dobra. Brama jest. Ekscytacja jest. Woski są. To gramy. Dobra, ultra defensive. Autobus. Nie dotknąłem go. Nie kłam. Ej, przy panią kłamie. Panie sędzio! Kurde, wyślij go do konta, nie. Jeszcze będzie mi kłamał. Kim on myśli, że jest? 89 minut. Jest! Otrzymam. Trzymają. Dobra, dobra, dobra. Teraz, żeby tylko nie skusić. Nie. Jest. Oh! Holy moly! Nie!
Wygraliśmy! Wygraliśmy w pierwszym odcinku brązowym składem. Teraz trzeba zobaczyć, jakie mają ludzie rating. Jo! Odcinek roku! Tak dobrze, to mi chyba nie wyszło w Więc niestety tutaj się przerwało wideo. Po prostu muszę teraz gadać. Tutaj były te wszystkie ratingi. Najlepszy był mój napastnik, najgorszy był mój prawy skrzydłowy. Czyli brawo jemu, niestety ten prawy mój skrzydłowy był zarobiasty, ale źle mu wyszło, więc nie zagra do końca naszej serii i zostanie zdyskwalifikowany. Tutaj zdobyliśmy 3 punkty, sorry jeszcze raz, że nie dokończyliśmy tego, ale po prostu tak głównie nie wyszło i tutaj wygraliśmy 6 punktów. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj macie do wyboru z tych wszystkich zawodników prawego, znaczy Nastriego, po prostu Nastriego, albo kogoś za 1200 końców. Wasz wybór, wasza decyzja, piszcie w komentarzach, bo on dostaje dyskwalifikowany, ten prawy, on dostaje atrybut, czyli dostaje lepszą kartę, żeby mu pomóc w następnym meczu wygrać i dalej dojść. Brawo ty, Salem. I mój prawy skrzydłowy niestety będzie opuszczał ten mecz. Niestety. I tutaj kończymy. Dalej przechodzimy do outro, więc na razie. Hej! Oczywiście, jak wam się podobał ten odcinek, to fapkujcie, łapkujcie i komentujcie. Pamiętajcie o tym. Następny mój zawodnik zależy od was. To jest wasz Ultimate Team, wasze decyzje, wasze komentarze. Więc decydujcie, komentujcie. I tutaj będziemy kończyć, więc no. Oby wam się spodobało i no, na razie. Jeszcze raz nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji. Więc no, na razie, hej, trzymajcie się, pa!